Dobra, wiecie co, ja mam dla was dzisiaj taką informację, że was dosłownie z butów wywali. Wywali was dosłownie z butów, ale musicie wiedzieć jedną rzecz, że to co wam powiem, to są po prostu plotki, to nie są potwierdzone informacje na temat Forzy Horizon 5. To są plotki i domysły na temat tej nowej gry, na którą czekamy. Ale wiadomość dobra jest taka, że już w czerwcu dowiemy się na pewno dużo więcej na temat Forzy Horizon 5. Przede wszystkim pierwsza wiadomość jest taka, że Forza Horizon 5 ma się pojawić, to są plotki, pamiętajcie o tym, ma się pojawić przed premierą Forzy Motorsport 8, a do Forzy Motorsport 8 już trwają testy. Już niektóre osoby sobie testują wersję demonstracyjną Motorsporta 8. Także wyobraźcie sobie to. I dlaczego dowiemy się w czerwcu? Dlatego, że w czerwcu mają być targi E3, które prawdopodobnie będą odbywały się jeszcze online, a nie gdzieś tam na stoiskach i tak dalej. I wtedy najprawdopodobniej dowiemy się na temat Forzy Horizon 5, informacji, kiedy będzie miała premierę i tak dalej. Ale właśnie, najważniejsza wiadomość jest taka, że Forza Horizon 5 ma mieć premierę już we wrześniu. Dlaczego tak? Po pierwsze, poprzednie Forzy miały premierę we wrześniu, po prostu miały swoje premiery we wrześniu. Od ostatniej Forzy, czyli od Forzy Horizon 4, minęło już trochę czasu, minęło więcej niż między premierą Forzy Horizon 3 a Forzą Horizon 4. Do Forzy Horizon 4 nie pojawiają się już żadne większe aktualizacje, ale najważniejsza informacja dla nas jest taka, że od września mają być sprzedawane nowe samochody z serii Hot Wheels, takie zabawki. I te zabawki mają być z serii Forza Horizon. Nowe Hot Wheelsowe samochodziki, które mają pojawić się we wrześniu w sprzedaży, mają być z serii Forza Horizon. I jest na tych, jak macie tam tą zabawkę, to na broszurce jest ikonka Forza Horizon. Nie ma tam napisanego numerka, nie ma jeszcze loga tego Forza Horizon 5, ale jest sobie tam, są tam różne samochody i w tle tych samochodów widać pustynię. I do tej pory w żadnej części Forzy Horizon nie było pustyni. A mówi się, że Forza Horizon 5 będzie miała swoje miejsce w Meksyku. Więc tam są oczywiście pustynie, można je spotkać. Jedyna taka otwarta przestrzeń z piaskiem w Forzie Horizon do tej pory to jest po prostu tutaj, jak sobie teraz jeździmy po plaży, nie? Więc bardzo, bardzo, bardzo mocno prawdopodobne jest to, że Forza Horizon 5 pojawi się we wrześniu, chociażby z racji tego, że nowa seria zabawek z Hot Wheels pojawi się we wrześniu jako taka seria Forza Horizon. Także myślę, że to będzie bardzo ciekawe następne kilka miesięcy dla nas, bo może się okazać, że faktycznie będziemy mieli niedługo naszą ulubioną grę, najnowszą część Forzy. Ja jestem mocno podekscytowany i szukałem informacji więcej na ten temat, ale na razie nic nie ma. Także z oficjalnego źródła, bezpośrednio od Microsoftu, też nic nie ma na temat Forzy Horizon 5. Także no możemy się na razie tylko domyślać. To co usłyszeliście, to mogą być oczywiście plotki i może być na przykład tak, że te nowe zabawki z serii Forza Horizon będą tylko i wyłącznie do Forzy Horizon 4, czyli jako taka seria nowa w Forzie Horizon 4. Ale raczej wątpię, raczej myślę, że duże szanse są na to, że pojawi się nowa
Forza Horizon, czyli Forza Horizon 5. Mówi się już od jakiegoś czasu, że będzie miała swoje miejsce właśnie w Meksyku, a Meksyk to są fantastyczne miejsca. Zresztą nie musi być to tylko Meksyk, może być to na przykład połączenie Meksyku i jakiegoś innego państwa, jak to było na przykład w Forzie Horizon 2, gdzie mieliśmy część chyba Francji i część Włoch, prawda? Mieliśmy tam jakieś Castelletto, miejscowości, mieliśmy też jakieś takie francuskie okolice. Wiecie, o co chodzi, prawda? Więc może być też takie połączenie. Ja jestem bardzo podekscytowany, mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli pograć w naszą najnowszą część, a naszą ulubioną część gier wyścigowych i chyba taką najbardziej lubianą przez graczy serię ścigałek, prawda? No bo Forza Horizon jest taka przyjazna chyba dla każdego, niezależnie od tego, czy ktoś tam gra na kierownicy, czy ktoś tam gra na padzie, czy na klawiaturze. No każdy, kto wbije do tej Forzy, będzie się w niej dobrze bawił. Jestem podekscytowany, dużo nowych samochodów powychodziło przez czas, kiedy gramy sobie tutaj w Forza Horizon 4, które w Forza Horizon 4 się nie pojawiły, więc na pewno możemy liczyć na jakieś nowe, ciekawe furki w nowej Fordzie. Chociaż tutaj tych samochodów moim zdaniem jest aż za dużo. Patrzcie, mamy tutaj 12 osób w konwoju, każdy ma inny samochód, każdy ma ogromny wybór tych samochodów, także no, myślę, że trochę ich za dużo. Chciałbym, żeby w Forzie Horizon 5 pod kątem właśnie samochodów wprowadzili coś takiego, że trudniej się je zdobywa, że nie losujesz każdego Willspina i masz za każdym razem inny samochód i możesz się nim ścigać, tylko że faktycznie musisz troszeczkę na ten samochód zapracować, żeby był on trudniejszy do zdobycia, żebyś się nim bardziej cieszył, jak już go sobie zdobędziesz. To by było bardzo, bardzo, bardzo fajne dla rozgrywki Forzy. Tak, także tyle informacji takich odnośnie Forzy Horizon 5 ode mnie. No, myślę, że was zainteresowałem, że was trochę zagrzałem, o może tak, jeśli chodzi o nową Forzę. Też jestem bardzo ciekawy, tak samo jak wy, czekam na nową Forzę i mam nadzieję, że już niedługo ją zobaczymy.